Dwa tygodnie pracy trenera Mateusza Żebrowskiego z rekordzistkami. No nie mogę nie zapytać o pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie pozytywne. Myślę, że udało mi się dość szybko poznać drużynę. Dziękuję tutaj przy tym wszystkim trenerom i pracownikom klubu, że też zostałem miło przyjęty i dużo takich spraw technicznych, organizacyjnych zostało mi szybko, sprawnie przekazanych, co na pewno ułatwiło mi poznanie drużyny. Trenujemy dwa tygodnie, jedna gra kontrolna za nami, druga przed nami. Myślę, że do pierwszego meczu ligowego zespół już będę dobrze znał. A co można powiedzieć o umiejętnościach techniczno-taktycznych Bielszczanek na podstawie tak krótkiego okresu czasu? No, po meczu powiedziałem jedno, tym sparingowym, przez który nie ukrywam, że może jakieś obawy były o to, jak ta organizacja gry na tle tak wymagającego przeciwnika będzie wyglądać, ale uważam, że duży pozytyw. Uważam, że potencjał w drużynie jest i jeżeli będziemy solidnie na treningach pracować i to, co na treningach będziemy ćwiczyć, będziemy przenosić na grunt meczowy, to powinno być dobrze. Misja nie zapowiada się łatwo. Cel trudny. No, nikt w życiu nie mówił, że będzie łatwo. Na pewno zadanie bardzo trudne. Ta zdobycz punktowa, czyli ta pozycja startowa jest trudna, no, ale postaram się o to, żeby sprawić jakąś sensację, a jak dużego kalibru, no zobaczymy. Pytanie trochę bardziej osobistej natury. Jak trudny jest przeskok z futbolu męskiego do piłki nożnej kobiecej, kiedy nie miało się wcześniej doświadczenia z tą drugą materią? To znaczy, ja jeżeli chodzi o doświadczenie z tą materią kobiecą, jednak jakieś posiadam, bo często w szkołach, może nie były to zawodniczki, które stricte człowiek trenował, ale były też dziewczęta, z którymi sportowo człowiek dużo pracował. Natomiast wracając do pytania, myślę, że odpowiem na to pytanie tak gdzieś po pół roku pracy, daj Boże, jeżeli ona będzie tak długa i wtedy więcej będę mógł się odnieść do tej kwestii. To już na koniec pytanie. Proste w treści, ale niekoniecznie łatwe do odpowiedzi. Jaką piłkę mają preferować grać, prezentować rekordzistki na wiosnę 2022? Skuteczną. Trenera. Skuteczną, taka, która da nam punkty. Dzięki serdeczne. Dziękuję.